Mimo jesiennej aury to był gorący weekend w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWF-IS w Górkach Zachodnich w Gdańsku. W jednym czasie zbiegły się tu regaty kończące sezon oraz międzynarodowe szkolenie mierniczych World Sailing. Potem szkwał wypchnął nas poza mleczny pas i nikt wtedy nie przypuszczał. Najbardziej smutne jest to, że ten sezon się kończy, bo rzeczywiście był bardzo intensywny. Tak dużo aktywności, tak wiele działo się w Narodowym Centrum Żeglarstwa. Współpraca międzynarodowa, szkolenia związane z Międzynarodową Federacją Żeglarską World Sailingiem w zakresie przygotowań krajów rozwijających się do młodzieżowych mistrzostw świata, które rozegrane były w Gdyni, w zakresie żeglarzy z niepełnosprawnością, w zakresie sędziów międzynarodowych, czy tak jak dzisiaj kończące się szkolenie dla kandydatów na mierniczych międzynarodowych, regaty ogólnopolskie najwyższej rangi, Mistrzostwa Polski w klasach olimpijskich i w konkurencjach młodzieżowych, cała masa zgrupowań, akcji szkoleniowych rozgrywanych tutaj właśnie w obiektach Narodowego Centrum Żeglarstwa, jak i współpraca zewnętrzna, wykorzystywanie sprzętu podczas imprez zarówno stricte sportowych, jak i charytatywnych, jak chociażby regaty PGNiG Challenge, które współorganizowaliśmy, gdzie cały dochód przeznaczony był dla hospicjum dla dzieci. Także szerokie aktywności, do tego dodam jeszcze szkolenie kadr instruktorskich i trenerskich. No i tylko życzyć sobie i innym, żeby tego typu obiekty, tego typu współpraca i tego typu załoga funkcjonowała, bo mając takie możliwości, sport na pewno będzie rozwijał się w dobrym kierunku. Gdyby Maciej przyszedł i dał wywiad: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość, rok, dwa lata. Maciej powiedziałby: Maciej, chodź na wywiad. Sezon niekoniecznie na ilość, ale przede wszystkim na jakość. Obfitował w wydarzenia realizowane we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim i Międzynarodową Federacją Żeglarską World Sailing. Aż 3 takie wydarzenia od początku roku. Pierwsze było szkolenie sędziów żeglarstwa w marcu. Następnie szkolenie młodzieży przed Mistrzostwami Świata w Gdyni. Odbywał się Emerging Nations Program. A następnie zakończyliśmy sezon, kończąc szkolenie sędziów mierniczych International Measure Seminar. Gościliśmy uczestników ze wszystkich kontynentów, z bardzo wielu krajów i ta jakościowa współpraca międzynarodowa będzie prowadziła do tego, że na koniec roku występujemy o certyfikat Międzynarodowej Federacji Żeglarskich jako Approved Sailing Center, czyli dołączymy oficjalnie do grona najlepiej przygotowanych ośrodków do szkolenia żeglarskiego na świecie, co jest niezwykle nobilitujące, co jest swego rodzaju zwieńczeniem i podsumowaniem dla wszystkich prac, które były wykonane przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w kontekście Narodowego Centrum Żeglarstwa AWF-IS.